Tegoroczne lubańskie święto folkloru, czyli Folk Art i Międzynarodowy Festiwal Bukowińskie Spotkania odbędą się w dniach 22-24 sierpnia. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Bartosz Kuświk. Przed nami doroczne lubańskie święto folkloru, a więc Folk Art 2019, które odbędzie się już po raz 16, a od roku ubiegłego młodszy brat Folk Artu, czyli Bukowińskie Spotkania, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, który w tym roku w Europie i w Polsce świętuje swój jubileusz 30-lecie. Z racji tego wydarzenia chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału właśnie w Święcie Folkloru, które będzie w tym roku świętem trzydniowym. Rozpoczynamy 22 sierpnia w godzinach popołudniowych prelekcją profesora Krzysztofa Nowaka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który opowie o dziejach Bukowińczyków, którzy pojawili się na Dolnym Śląsku, a po wykładzie zaprosimy już na część muzyczną, część rozrywkową, zespoły pieśni i tańca z Ukrainy w Miejskim Domu Kultury w naszej sali widowiskowej. Drugi dzień festiwalu rozpocznie się od korowodu zespołów, które wezmą udział w wydarzeniu. Ulicami Lubania przejdzie blisko 200 artystów, zespołów folklorystycznych, zespołów bukowińskich z Ukrainy, Rumunii, Węgier i Polski. Ten barwny korowód przemierzać będzie ulicami Lubania od godziny 15. A już o godzinie 16 w rynku rozpocznie się koncert galowy festiwalu. To popołudnie wypełni folklor bukowiński, a więc wywodzący się z różnych kultur, z różnych grup etnicznych, także na pewno będzie barwnie, będzie wesoło, będzie kolorowo. Zapraszamy Państwa na lubański rynek na koncert galowy. Trzeci dzień lubańskiego święta folkloru to 16. edycja festiwalu Folk Art. Święto lubańskiego folkloru zakończy Lubański Festiwal Folklorystyczny Folk Art 2019. Do Lubania przyjadą zespoły z terenu dawnego województwa jeleniogórskiego. Blisko 15 zespołów, które będą rywalizowały na scenie o złote, srebrne i brązowe łużyckie skrzypce. Oprócz tego oczywiście stoiska z pierogami, z wyrobami pierogopodobnymi, jak i zarówno wyrobami ziemniaczanymi, ciasta sezonowe i inne tradycyjne wyroby spożywcze, gastronomiczne, które będziecie mogli Państwo skosztować, spróbować, a nasze jury będzie degustować i wybierać tych, którzy dostaną nagrody festiwalowe za właśnie te tradycyjne, staropolskie i nie tylko staropolskie, kresowe i z różnych innych części Europy i Polski potrawy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na to lubańskie święto folkloru od 22 do 24 sierpnia na lubańskim rynku. Bądźcie Państwo z nami, zapraszamy bardzo serdecznie.